dzisiejszym odcinku przed wami Murder Mystery, gdzie zasady są bardzo proste. Ja muszę wyeliminować wszystkich niewinnych, a Ewela musi ich obronić. Dzisiaj wcielam się w rolę Indiana Jonesa, który będzie musiał wyeliminować całą konkurencję. W dzisiejszym odcinku moim zadaniem jest bronienie tych wszystkich tutaj osób i znalezienie tej jednej złej osoby, która będzie eliminowała moich tutaj ziomków. A więc wy widzowie możecie zobaczyć, jakiego mam skina, ale wszyscy dzisiaj mają te same skiny i ja wcielam się w rolę Indiana Jonesa, także zaczynamy. I oczywiście mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób zostało do samego końca, bo jeżeli zostanie mniej niż 5 osób, to niestety wtedy przegrywam. Także albo będę grała na czas, albo właśnie muszę tak robić, żeby szybko znaleźć Rafała. Moim celem jest oczywiście wyeliminowanie 45 osób, 44 oczywiście beze mnie i mam dodatkowy pilot. Wyśledźcie to, co ja tutaj przyszykowałem, ponieważ przyszykowałem nową mechanikę, że właśnie morderca może wykorzystywać pewne rzeczy, ale na samym początku wyeliminujemy sobie na spokojnie kogoś. Dzisiaj, jak możecie w ogóle zobaczyć, mam dosyć głośne bronie, także Ewela, będziesz miała, można powiedzieć, trochę łatwiej, ale być może nie do końca. Właśnie mi się wydaje, że ta miejscówka nie jest aż tak bardzo trudna, chociaż po odcinku na kinie, gdzie Rafał mnie mega trollował, to się mogę wszystkiego spodziewać. Tam w ogóle mamy u góry licznik, 46 osób jest, także na razie jest dobrze. Na razie chyba wszyscy żyją. Ja sobie tak siedzę przy ziomeczku, on jeszcze nie wie, co go czeka. Wy jak teraz, widzowie, zostawicie łapy w górę pod tym odcinkiem, to ja go nie wyeliminuję, dobra? Możecie mu kupić życie, także zejdźcie na dół, zostawcie łapy, subskrybujcie kanał i oczywiście wpisujcie kod Ewela, no i tak jak chcieliście, pamiętajcie, ten ziomek, no, wygląda dokładnie w ten sposób, być może go zostawimy dopiero na koniec. Ej, w ogóle dzisiaj jest najtrudniej, bo wszyscy są tacy sami. Nie grają bambikami i nie jest bambik jasny, bambik ciemny. O nie, ja tutaj w ogóle zapomniałam o tym, że jest tutaj level trudności hard. Okej, ja jeszcze nikogo nie wyeliminowałem, ale jak w ogóle możecie zobaczyć, mamy jeszcze licznik czasu. Zostało 26 minut na wyeliminowanie ludzi. Dobra, tutaj mamy pierwszą osobę. Pawcio, pozdrawiamy. Także mam 26 minut i później ta strefa się zmniejszy do jeszcze mniejszej, jak możecie zobaczyć, więc ja muszę się pośpieszyć. Ja niby to miałam słyszeć. Rafał mówił, że ma jakieś głośne bronie. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście, bo ja totalnie nic. Ale dużo jest tutaj trawki, więc ja dzisiaj mam gdzie kampić i mam nadzieję, że uda mi się wygrać, że Rafał mnie jakoś nie stroluje i nie będzie strzelał na przykład z chmury. Nie ma chmur, także tu jestem bezpieczna. Także jak mogliście usłyszeć, Ewela jest w trawie, więc ja sobie po prostu pochodzę teraz po budynkach. Tak, ja siedzę w trawie. Ja, Rafał, siedzę w trawie i tutaj... Patrzcie się, jak ktoś się tu skampił i zwiał. Czy to był Rafał? Jakby to nie był Rafał, to by nie zwiał. Czy to był Rafał? Ej, jak Rafał tutaj wybiegnie tylko, to już go stracę z pola widzenia, bo to, patrzcie się, wszyscy się mieszają. Także ja muszę go dokładnie na gorącym uczynku przyłapać i od razu strzelać do niego. Dobra, ja... A co to były za strzały? Czyli jesteś gdzieś blisko mnie. Okej, to była taktyka, Rafał. Dzięki, że się wydałeś. Właśnie, ja tak słyszałem strzały i nie wiem, o co chodzi. Ja teraz też pierwszy raz słyszałam strzały, ale na razie jeszcze nie mam tropu. W ogóle mówiłam, że wszystkie skiny są takie same, ale jedne są w koszuli, drugie są w tych takich kurteczkach, także muszę na pewno na to zwracać uwagę. Czyli jakieś tam różnice są. Ja dopiero wyeliminowałem jedną osobę i można powiedzieć, że idzie mi bardzo kiepsko, ale zaraz sobie tu nadrobimy parę osób, ponieważ oni na pewno siedzą w trawie, więc ja sobie teraz wejdę do trawy i sprawdzę sobie tą trawę dokładniej, gdzie oni tu mogą być. Na pewno... O, to by była dobra miejscówka. Ja bym się tutaj przykampił na ich miejscu. Czy ja mogę rozwalać te kulki z kamieniami? Możesz. Ale jak moje typki tutaj przez to zostaną uszkodzeni, to nie mogę tak robić. No spróbuj. Boję się. Dobra. Ja już widzę kolejną ofiarę u mnie. Ja na razie nie słyszałam żadnych strzałów. Ej, to będzie ciężkie. Ale Rafał też ma ciężko, bo ja mam takiego skina podobnego do nich i się nie wyróżniam. I tutaj to jest 200 IQ. To jest przemyślane. Ja tak staram się znaleźć kogoś, kto, wiecie, kto kampi, nie? Ale no, nie do końca tutaj ludzie kampią, z tego, co możecie zobaczyć. Tylko latają faktycznie cały czas. I tu w ogóle ziomeczki myślą, że to jest Ewela, a to nie jest Ewela. Aha, dobra, to czekaj, ja wiem, o kim ty mówisz i słyszałam strzały, lecę tam. Chodzi ci o dziesiątkę. No skąd wiedziała? Nie o dziesiątkę, Kroinkę. Tu jest taka w czapce. Ej, była jeszcze dziesiątka. Tutaj jakiś ziomeczek sobie tańczy, dzień dobry. A właśnie, dzisiaj nie mam ukrytego pokoju ani teleportów, jakby co, Ewela. Dobrze, czyli powinno niby mieć, niby powinno być łatwiej, no ale... Co tutaj tak głośno? Ej, patrzcie się, ile tu typków. Ej, rzeczywiście oni biegają za tą babką, ja myślę, że to ja. Ale dobrze,
Bo jak oni zazwyczaj na za mną biegają, to jest tak strasznie głośno i ja nic nie słyszę i nie mogę się ruszać. Ale jak to latają sobie za tamtą babeczką i tamta babeczka ma przygwizdana, a nie ja. A ja mogę spokojnie się skupić na szukaniu Rafała. O, ktoś tu ma laga, z tego co widziałem. Ale ja chyba też miałem laga. Ja ogółem mam tak, 3 fragi. Oni mają dzisiaj 200 potki, więc... Przygwizdane masz. Ale się wystraszyłem, dobra. Siema, byku. Ale się musiał zdziwić ten ziomeczek tutaj. Ale Ewela, tobie będzie naprawdę bardzo ciężko. Ale dobra, widzowie, o co tu chodzi? Ogółem, historia tego wszystkiego jest taka, że no był Indiana Jones i później każdy chciał się pod niego, tak jakby wiecie, on znalazł skarb i później każdy mówił, że to on. I ja dzisiaj muszę odzyskać to miano tego najlepszego... No muszę po prostu ich wyeliminować, wiecie, tak w skrócie. Tych podrabiańców. Ej, czekaj, Rafał, ja tutaj full skupienie, bo wydawało mi się, że coś widziałam, ale próbowałam tutaj zaraz... Próbowałam się tutaj teraz dopatrzyć tego, ale niestety nie udało mi się. Więc na razie czekam na strefę, i próbuję znaleźć tego oszustę, bo ty jesteś oszustą. Ja sobie właśnie teraz, no, chilluję sobie, jak możecie zobaczyć tutaj, proszę bardzo. On jeszcze się niczego nie spodziewa i to chyba będzie jego koniec. Elo! Oj, oj, oj. Jaki śmiech. Na początku myślałam, że siedzisz na tym kamieniu na głowie pomidora, na samej górze. Ale nie wiem, czy ty tam byłeś, czy nie. Jak opowiadałeś o historii tutaj, to byłeś ty, czy nie? Nie, to nie ja, ale powiem ci, Ewela, tak. Uważaj na kamienie. Tyle mam ci do powiedzenia. Uważaj na kamienie. Bo jeśli przegrasz od nich, w ogóle albo mi się wydaje, albo ta strefa już się zmniejsza. Więc ja naprawdę muszę się pośpieszyć, bo no sami widzicie, ale mi tu gościu przyleciał. Ej, ale tu jest kampa. Ej, jak on mnie stąd nie wypuści, to ja stąd nie wyjdę. Dobra, ja mam kolejną osobę. Niektórzy ej, się podkładają. Okej. Okay. Idź stąd. Ej, czemu oni tak przelatują jakoś dziwnie? Dobra, musiałam niestety zadać obrażenie moim tutaj ziomkom, ale nie chcieli mnie wypuścić, a ja muszę tutaj wyjść i muszę szukać Rafała. Jestem pod kamieniem, Rafał, proszę tutaj go nie puszczać, bo mnie tutaj wyeliminuje. Okej, okay, mam kolejną osobę. O, ale się bałem, że to ty! Ale się bałem, że to ty! Ale to jednak nie ty. 8 osób wyeliminowanych. Ogółem tam u góry mamy licznik. 5 osób musi zostać, żebym wygrał. Czy ktoś tutaj jest? Ej, nikogo nie słychać. Ty, nic nie słychać. Miałeś mieć głośne broni, a ja nic nie słyszę. Ja tylko słyszę lotnie. Dobra, siadamy tutaj pod drzewkiem. Strefa idzie. Dobrze, dobrze. Hello. Musimy się wspierać, Ta jest, Wspólny taniec. Co tu robicie? Ja tutaj cały czas obserwuję, nie myślę sobie, że ja tutaj sobie tańczę. Mi bardzo dobrze zaczęło iść, 11 osób wyeliminowanych. Jeszcze mu, bo ja stałam w miejscu i sobie tańczyłam, ale spokojnie, idę po ciebie, bo słyszałam, gdzie jesteś. A lotnia, ktoś ma taką lotnię z takim dźwiękiem. I to ptak mnie denerwuje. I wszyscy muszą mieć akurat te kufajki i te kapelusiki. Ej, strzał koło głowy mi gdzieś przeleciał. Czekajcie, oni mnie zablokowali, a tutaj gdzieś byłeś na blisko. Nie, mnie tu nie ma, mnie tu nigdzie nie ma, pani Ewelino. Ej, za dużo się tu dzieje, tu jakieś normalnie dźwięki takie. Co to było? Jak ktoś zrobił tak hup, hup, hup i go nie ma. Ej, ty miałeś nie mieć żadnych mocy. Ja nie mam żadnych mocy teraz. Czekajcie, ja chyba wiem, chyba cię śledzę. Dobra, czas na to. Kampisz w krzaku? Jak to się stało? Jak to się dzieje? Halo? Ej, myślałam już, że cię mam, a to nie ty. Wydaje mi się, Rafał, mam pewien trop, że nie masz Łoj! Co tu się dzieje? Że nie masz marynarki. Czy ja dobrze mówię? Nie mam. Nie mam, dobrze mówisz. Bo były strzały i poszłam tam i tam widziałam, jak ktoś zwiewa bez marynarki. Okej, okay, mamy kolejną osobę. Ej, to jest mega ciężkie te odcinki. Wam się może wydaje, że ja nie wiem, że jestem ślepa, ale to jest takie ciężkie, że ja cię kręcę. Ej, ale moje kamienie chyba nie zadają damage'a. Co jest grane? Twoje kamienie zaraz będą... Nie, nie, nie! No nie dostał chyba. No wpadło w gościa tu. Ale dalej żyje. Działają, działają, tylko nie widać po prostu damage'a. O nie, to mi tam obiłeś dużo gości. Czemu w ogóle pada deszcz? A pada deszcz? Tu pada deszcz. Ta, 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 ta. Ej, czemu pada deszcz? Ewela, radzę ci się pośpieszyć. 30 osób. Ej, co ty robisz? Nie mogę powiedzieć, nie mogę. Ej, wow.
Mi idzie coraz lepiej. 15 osób wyeliminowanych. Ja nic nie słyszę. Dobra, ja stoję w miejscu. Obserwacja. Czas na kolejne rzeczy. Idziemy na ten punkt największy. Tu są cyczki. Dobra. I ja muszę się tam dostać do góry. Pomóżcie mi jakoś. Patrzcie się. I to tutaj zaraz obserwujemy. Patrzcie się. Kurde. Rafał nagle przestał mówić. Halo? No bo strefa mi się zamyka. Jest coraz mniej ludzi. Co? Jezu, kurwa, lina była. Ja tak sobie weszłam. Ty, ale mam cię zaznaczoną teraz. Robimy to. Okej, okay, raz. Ej, szybko tam. Ej, ja nie wiem totalnie, który... Jaki z Rafał, tam było parę osób i tam była trawa, nic nie było widać. Dobra, Ewela jest ale... dalej zaznaczona. Ej, nie wolno tak. Ej, tu ej, dobrze, jest. Dobrze, o to chodzi. Jesteś dalej zaznaczona, widzę cię. Rafał! Ej, ty masz cheaty teraz znowu. Miałeś nie mieć żadnych cheatów. Ej, mogłam strzelać do byle kogo, nawet poświęcić mojego dla ciebie. Dalej. Mam 19 osób wyeliminowanych, jest bardzo dobrze. Ej, jak to? Ej, 3 min... Nie, bo to 13 minut jeszcze. Ty to wygrasz. Okej. To jest Rafał? Nie. Okej, okay, dobra, 21 osób wyeliminowanych. Rozwalmy ich tam kamieniem może. Kamienie tu spadają. Weź te kamienie stąd, gościu. Rozwalimy je. Ty, ja tu ich obronię. Czego się śmiejesz? No z nich, jak dostają tymi kamieniami. Nie śmieszne. Ej, patrzcie się, może tu się da schować. Ja cię myślałem, że jesteś za mną. Patrzcie się. Kurczę, to jest poza strefą. Ale to jest dobra kryjówka, tylko tu nic nie widać. Dobra, to jest zła kryjówka. Czyli Rafał kampi w trawach cały czas, okej. Okay. Tutaj, to są jego ulubione trawy. Ja mam pomysł taki, o. Aaaa. Koinka. Prawie się udało, dobra. Mamy tutaj ziomeczka, lecimy za nim. Panie Indiano. Panie Indiano. Nie wydaje się, że Rafał jest taki. Ten styl to on. Jaki styl? Taki. Ej, jeszcze muszę 15 osób, 12 minut mam. I ja po cichu będę chodziła. Ej, dużo jest takich. Ej, tutaj też jest z koszulą. Chciałam, że jest mało takich, a to dużo. Ej, zamknąłem ich w kuli. Zamknąłem gości w kuli. Ej, jak to? Nie wiem, ale oni chyba nic nie mogą zrobić z tym. Ale gdzie oni są? W kuli u góry. Ja rozwaliłam tą kulę. Kto strzela? Nie wiem. Widzę, Ewela, widzę, jestem. Chciałam, że jak strzela do ciebie, to pomysł robisz. Ty wiedziałeś, która to ja! Nie płaczę, Ewka, bo tu miejsca brak na te babskie łzy. A ty? Po ulicy miło, miłość hula wiatr. To tak, bo zwiewasz. O Boże, biedny. Ja cały czas gonię jakiegoś typa. Ej, już mi się zgubił! O co tu chodzi? 20 osób tylko, kiedy to zrobiłeś? Ja rozwalam te kule, bo Rafał tu, nie wiem, coś pozamykał czy coś. Dobra. O, siema. Zostaw te kule. Nie, te kule tutaj was będą jeszcze męczyć. Wow. Ej, teraz jest mała strefa i ten. Ja rozwalam te kule. Ej, ale oszustów tutaj. Gdzie? Tu. To było dobre. Impuls, impuls, impuls słyszałam. Dobrze, o to chodzi. I cały czas słyszę impulsy jakieś. Poza strefą byli, czy co? Nie, siedzieli na drzewie. Postanowiłem, że ich... że ich wykoszę. Łocie, panie! Czekaj! Ej, co to za speed? Nic nie mówię. To ty? No to ja, to ja. Dobra, znowu przegrałem, widzowie. Także no co, to by było na tyle. Zostawię ci łapki w górę. A wyeliminowałaś mnie? No. Nie, to nie ja, gramy dalej. Co ty gad? Ej, to ja z mojego gościa, ale, ale strzeliłam do ciebie chociaż raz? Tak, ja ci uciekłem. Co ty gadasz? Ej, ja ale nie wiem, jaki ty jesteś, bo się nie skupiłam. W sensie, jaki masz... Co? Ej, Rafał, ten! Ktoś za ciebie życie stracił. Dawać kulę! Ej, ale biedny! Ej, teraz mi jest go żal, że on przegrał przeze mnie. Ja go miałam bronić. Okej, okay, mamy kolej... Oj, 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 oj! To ty? Nie, nie powiem. Ej, dwa razy cię już miałam. Ej, ty masz mało życia już chyba, co?
Ja cię znajdę dzisiaj. Dobra, musimy przyspieszyć 7 minut. I znajdę go. O kurde. Nie, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ty masz taką broń jeszcze w kolorze, skórkę jakąś taką czerwoną i ciebie nie widać przez to. Pędzą sanie. To nie byłeś ty. Uciekłem. Komuś 100 HP zadałam przez ciebie. Chciałam, że mnie trolujesz i że stoisz na środku specjalnie, ale to jednak nie byłeś ty. Oj, nie trafiłem. Powiedz, ile masz HP? Mniej niż 200. Jak Rafał da podpowiedź, to jest fajnie. Dobrze by było ciebie zaznaczyć, Ewela. Jaka lotnia. Ej, to byłeś ty? A wyeliminowałaś kogoś? Tak. To nie ja. Ja już tak nie mogę robić. Ja już dwie osoby tutaj. Nie no, rób. Ej, ja myślałam, że to jesteś ty. No bo to byłem ja, no. Tak? Jeszcze mnie za stół waliłaś, tak nie. Wygrałam? No. Jesteśmy, ej, ocaliłam ile? 12 osób. Także za tak dobry wynik musicie zostawić wszyscy łapkę w górę. No i oczywiście przypominam też wam o kodzie Ewela w sklepie.